Następny przystanek Gocławska. Następny przystanek Praga Południe, Ratusz. Przystanek Praga Południe, Ratusz. Z tej strony Marek. Tak wygląda ulica Grochowska. Następny przystanek Międzyborska. Przystanek Międzyborska. Następny przystanek Kiciego. Przystanek Kiciego.
Następny przystanek Wiatraczna. Przystanek Wiatraczna. Okej, rondo Wiatraczna w Warszawie. Dochodzimy do ulicy Waszyngtona. Będziemy zaraz tu przechodzić. Czekamy, bo tutaj jest na Słonego Czuja, żeby przechodzić. I ma światło. Budownictwo, Ronda Wiatraczna. Większość maski nosi, także jest kierunek ok. Trzeba mieć skierowaną kamerę. Jadę tym torem. No to chciałem wam pokazać. Tu gdzie jest ten piękny budynek na przeciwko. Kiedyś był taki mały budynek filtrowy i się znajdował Gipska Sport. Niestety. I tu była też część targowiska. Niestety zostało to zlikwidowane. No i na miejsce tego mamy piękny budynek. Trzymamy się. Bo chociaż tędy cię mogą zabić. Nie ma tutaj oświetlenia na Wiatracznej. Jest, ale nie każdy miejscu. Jest bardzo Costa Café. Różne inne rzeczy, tramwaje. A tutaj mówię, wystał taki budynek mały. Piętra by były usługi na dole. Plus sklep spożywczy. U góry też my pamiętam, że był jakiś usługi. Niestety budynek został skasowany. Ponieważ komuś to nie pasowało, deweloper wykupił miejsce i tym też w ten sposób część targowiska też została skasowana. U nas tak politycy mają. Lepiej sprzedać ziemię deweloperowi niż zostawić to pod handel. Kiedyś na Wiatraczne nie było ludzi, ale widzę, że jeszcze ludzie też się na zewnątrz osadzają. Podobnie. Dobrze, że sprzedają na zewnątrz, bo to tak powinno być. Kiedyś handel był całkowicie z ręki. Nikt nie robił tego. A teraz pobudowano jakieś molochy. No nie wiadomo, komu to będzie potrzebne. Dobra, cześć, widzimy się za chwilę.